Ostatni poeta umiera powoli. Najpierw głos mu zanika, potem oko zawodzi, bo wydarte ma struny, niegdyś wielkie jak teatr, ale scena. Nie scena, ale teatr, nie teatr. Oko jeszcze świdruje poprzez bielma rozstępy, ale łzy, tak, te śmieszne. Zalepiają te strzępy i umiera, bo nie chce uczestniczyć w sztuczności. Sztuczny wyraz, recenzja, sztuczne słowo, nicości. I umiera po stokroć. Prometeusz w nie winie. Czy mu chociaż pozwolą? Krytyk wyda opinię. Obijamy się po o macku, potykamy o małości innych, z nożem w plecach zasnąć, tego się uczymy. Po intuicyjnych śladach nie umiemy chodzić. Walą nas dechami swoich ułomności. nie zdążysz się zaciągnąć chwilowym spokojem, dostaniesz na dokładkę w plecy lepkim. Gnojem. Podajesz rękę ślepy, rękę ci odetną. Za dobrą monetę nazwisko ci przeklą, pokazujesz rany. Poznajesz po czasie, która choćbyś nie chciała najmocniej, krwawi. A na niebie jasnym biją się gołębie. O w sercach, ale mocne w gębie. Choć przez jeden miesiąc chciałbyś nie być ślepy, powiedz mi, co myślisz, zanim mi dopieprzysz. A kiedy można spotkać Boga? Na polach o czwartej nad ranem, gdy słońce oznajmia: Wstanę, jawi się, otwiera oczy, dzień boski. To ciche powitanie, bez głosu nijakiego, oznajmia: jestem. Znakiem pośród niewidzialnego. Dostrzeżesz go w swym lęku przed jego majestatem, dostrzeżesz go w przestrzeni, co łączy firmamenty. Zrozumiesz nie od razu, bo to przychodzi z czasem zazwyczaj, gdy go wołasz, nie słucha lamentu, słucha tych, co nie krzyczą, a proszą jedynie szeptem własnego, boją się cienia, by nie powielał ich grzechu. A on jest, który jest i czeka za zakrętem, dzień rozpoczyna blaskiem Twego własnego oddechu i patrzysz na niebo nieśmiało. I nie wiesz, czy prawo masz marzyć, czy mówić do siebie masz prawo, czy duszy nie skradły ci skazy. Ośmiela cię czerwienią słońca, tą pierwszą sylabą nadziei. Czy to jest rozmowa szaleńca, czy z Bogiem spotkanie się dzieje. Nic takiego, rzekł czyjś syn. Zwykłe krzaki, badyle, a ja wpadłem właśnie tam w wielką rozpacz. Tylko tyle. Wygiętymi korzeniami woła do mnie koncentracją slaga. Widzę ciało układane na stos, w tym kobiety nagie. Idę dalej. A tam znowu inna rozpacz mnie oblała, niczym gorących oddechów. Sto. Młodość moja zaszalała, i ujrzałem babci dom, ten z mej bajki o spokoju. Mówił o nim stary dąb powalony w środku drogi. Dalej pomnik tu zginęło. Dalej nie odczytam słów. Stoi cokół ocalały, przed nim sterta puszek, brud zmieszany z bohaterstwem, pień zwalony jakby padł też od takiej niepamięci. Idę dalej. Woła, staw, ciszą i bezwzględnym czasem. Stoję chwilę zatroskany, opukuję w tym spokoju wszystkie swe banalne rany. Nic takiego. Z dala słyszę weselników krzyki, wrzaski. Te dwa światy egzystują, mój ich na styku własnym. Nic takiego, powtarzając, stanę znowu przed figurką ręce, do modlitwy składam, błagam, patrząc w te niewinne oczy. Ktoś się żachnął, przejeżdżając, chcą zawstydzić mnie swą furą. Nic takiego. Nic Takiego mało głowy nie rozsadzi. List do samego siebie nie będzie krótki. Zastałeś taki świat, czynów innych, skutki. Teraz masz kilka chwil, by swoje grosze wstawić, choć. Nie posiadasz słów, to inni chcą cię zbawić. I piszą, jak masz żyć, i ustalają formy, mały przedrostek, re. Zamienia to w reformę. A ty napisałeś list. List do samego siebie. Korektor z butem wlazł, pogrzebał, powymieniał i został ino śmiech, pusty śmiech z Twego płaczu. Bo przecież dobrze jest, czepiasz się zbyt wielu znaczeń. Język jest, aby jeść. To, co Ci inni kładą, w Twe usta pchają treść w lieton pół wykładu i kom i łez, też tak zamienią zgrabnie, że będzie tak jak jest, czyli na ogół ładnie. A w Twoim liście wiersz o utraconej sile, że człowiek taki jest, myśli o sobie tyle. Ostatni z wielkich odeszli, zdeptanie butem historii, a teraz wszyscy są piękni, i dobrzy. I tacy mądrzy i tak dbają o planetę. Oni w zamian nie prosząc, nie czują do bliźnich pogardy, co inne hasła głoszą. To miłość w najczystszej postaci, wprost z ust się im wylewa, walczącym o lepszy świat, o świat, który umiera. A list? Rzuć na postrestant powróci jak bumerang, bo niepoprawny wiersz do innych nie dociera. W wieku kłamstwa i obłudy stoisz oto, zamyślony, jakim trzeba być mocarzem, by nie upaść dla mamony. W wieku szyderstw i zakłamań patrzysz w dal nad brzegiem rzeki, jak uniosą prądy wody niezniszczalne ludzkie. Sieki. W wieku walki o przetrwanie widzisz, jak głodują licznia bywalcy i szamani zaciągają dług publiczny. W wieku czarów i pogaństwa słyszysz hasła najznoślejsze jak ma dusza, która zgasła lepić słowa w prawdy wiersze. W czasach tych powiedzą bredzisz. Nigdy tak nie było pięknie. Więc zapiszesz coś na piasku, przejdzie tłum, a dusza pęknie. Jeszcze się zieleń nie skończyła nagle. Od Rykowiska głuszy, miejski, oddalone, Jeszcze nie wszędzie wkroczył śmiecią market. Jeszcze się wiersz gdzie gdzie chowa. Ocalony. Złocieni gaj na włoci i łopianu zatarasował przejście tatuażom. Tam jeszcze gdzieś Poemat sobie leży i ciebie, który słyszysz, woła w zdaniu. Na twoje poranione żywe słowa nikt z butem nie wszedł i nie zdeptał pieśni. Jeszcze się śni ta baśń letnia wrześniowa. Jeszcze się leci z latem w sznurze gęsim w nieodgadnione Nieba w przestrzeń myśli, jakby na zapas wypala się promień, jakby ocieplić chciało twą smugę cienia. Nie wchodzisz w głąb, bo powrót może zniszczyć Twoją naiwność, ostatni bastion Hioba. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem na Koszykowej jest dzisiaj Cezary Maciej Dąbrowski, poeta, aforysta i recytator w każdym razie własnej twórczości. Nie wiem, czy recytował Pan, czy recytuje Pan również twórczość innych autorów, tym niemniej, własną twórczość przedstawia Pan znakomicie. Panie Czarku, wydał pan już bardzo wiele tomików wierszy. Ostatni z nich ukazał się w tym roku. Myślę, że nadszedł już czas na pewne takie podsumowanie pańskiej twórczości. Uderza mnie w niej, uderzają mnie w niej dwa elementy. Związane z formą. Pierwszy to y, posługiwanie się y, poetyką nawiązującą do tradycyjności, nawiązującą do dwudziestolecia międzywojennego, czy nawet do okresu wcześniejszego, do okresu modernizmu. Stosuje pan rymy, stosuje pan rytm. Druga rzecz to y, posługuje się pan y, często... Y, Wypowiada się Pan często w osobie pierwszej liczby pojedynczej, ale również często w osobie pierwszej liczby mnogiej, jak również w osobie drugiej liczby pojedynczej, no i w osobie trzeciej liczby pojedynczej. Czyli y, zwraca się Pan od siebie do czytelnika, a chwilami mam wrażenie, że mówi Pan od siebie do siebie. Mówi pan do osoby drugiej. Mam wrażenie również, że mówi pan wtedy do kogoś tak, jakby do jakiegoś swojego alter ego. Najmniej kłopotu sprawiają mi te utwory, w których zwraca się pan, po, posługuje się pan osobą trzecią, czyli określonym podmiotem. No wtedy. Tam cały motyw, cały wątek zawarty w wierszu jest stosunkowo najłatwiejszy do rozszyfrowania. Na przykład w wierszu Ostatni poeta. Uderzył mnie ten tytuł, bo jest zaskakujący. Zetknąłem się z przymiotnikiem Ostatni w odniesieniu do rzeczownika w rozmaitych tytułach i filmów, i powieści, i dramatów. No ostatni Mohikanin, ostatni zachód słońca, ostatni bohater, ostatni sprawiedliwy. Natomiast nigdy jeszcze nie przeczytałem utworu, który zaczynałby się, który miałby tytuł czy zaczynał się właśnie od przydawki ostatni poeta. No i to jest intrygujące, bo w sumie czym byłby ten świat bez poetów? Zacznę od odpowiedzi na Ostatnie pytanie, a właściwie taki rodzaj refleksji. Otóż, ten wiersz, oczywiście, jak to zawsze jest w przypadku poezji, należy rozumieć szerokopasmowo. Nie będę prawda, tutaj odkrywał jakby nowych źródeł, jeśli powiem, że o rzeczach ostatnich w poezji mówił już sam Różewicz, więc to były inne czasy. To były czasy, kiedy po hekatombie II wojny światowej. Można było mieć poczucie, że słowo takie, jakie było przed wojną, nie odrodzi się, a więc ten rodzaj, e, powiedziałbym, utraty jakby wiary nawet w poezję że poezja jest jakby może odzwierciedlić. To, co widziały oczy człowieka wrażliwego, poety, że może się odbić. Więc tutaj ten ostatni, jakby też nawiązuje ten tytuł do ostatniego poety, ale właśnie w szerszym aspekcie. Dlatego ostatni, bo można mieć wrażenie, że dzisiaj, jakby poezja, w tym somatyzowanym świecie, w świecie egzystencji, w świecie, który już jakby nie potrzebuje Boga, też w świecie, kiedy metafizyka nie jest brana pod uwagę na poważnie, w sensie zainteresowań powiedziałbym ogólnych. Tytuł Ostatni nawiązuje właśnie do tych rozważań o pewnego rodzaju, czy, czy nie jest to aby kres, kres poezji w tym sensie. Ostatni poeta, a także ostatni autentyczny poeta, ponieważ żyjemy w świecie jednak, który powiela swoje własne, w swoje własne, jakby matryce. Więc tutaj też powiedziałbym, ostatni prawdziwy poeta. A to już jest temat do rozważań, naprawdę na kilka godzin dyskusji, co przez to rozumiemy. Jeśli chodzi o. Postrzeganie świata poprzez pryzmat własnego ja, poprzez alterego, poprzez zwracanie się jakby ze stycznością z ziemią, stycznością ze sprawami, które, którymi żyją ludzie, a jednak przy dodawaniu tego jakby pierwiaska artyzmu, operowaniu słowem w sposób jakby. Które gdzieś tam chce sięgnąć, no powiedziałbym, sztuki, tak? Nie, nie boję się tego słowa. Więc te wszystkie aspekty, jeśli się weźmie w całość, próbuje się okiełznać temat słowa i używania słowa, składają się na mój język wypowiedzi. Bardzo się cieszę, że pisząc poprzez siebie docieram do, do każdego z osobna. I teraz prawda nie jest to strategia, jakaś dotarcia do każdego, bo poezja nie na tym polega, aby się poddać jakiejś ocenie jakiejś właśnie zbiorowości. Jest dla każdego, kto chce się pochylić i teraz pytanie należy skierować, czy ta osoba odbiera mniej więcej na podobnych falach, na rejestrach wrażliwości. Jeśli tak, to następuje porozumienie. Teraz jeszcze dodam taki, taką, a propos oferyzmów, no, staram się opowiadać życie tak, żeby coś po tym naszej tymczasowości zostało jednak w przebiegu jednak niepojętych zdarzeń, historii której, która powraca często w tych swoich trybach. Jednak staram się opowiadać i dokumentować rzeczywistość, żeby poezja nie była hermetyczna, żeby docierała do ludzi poprzez, poprzez właśnie swoją, swoją styczność ze sprawami, którymi żyją. Mój. Wydawca jednej z książek Święta Pamięci, Grzegorz Patrzyński, w Blerpie do zbioru nieaspirującego napisał: Zdaje się, tutaj ta książka jest. Wiersz musi mieć wewnętrzną siłę, dramaturgię, dynamikę. Musi być świeży, frapujący swoją barwnością, językiem, staranną formą. Musi być autentyczną poezją. I jeszcze jedno zdanie, które chciałbym zacytować, z którym się zgadzam. Yy... Obecna, można powiedzieć, sytuacja, i tutaj zacytuję: adresowanie poezji do wąskiej grupki prowadzi do sytuacji, w której więcej jest piszących niż czytających. No właśnie do tej sytuacji zbliżamy się. Yy... W... Tak też, to, to też jest jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego ostatni. Czy poezja jest potrzebna ludziom na co dzień, tak? w tym nie w gronie polonistów, literatów samych zainteresowanych promocją swoich książek, tomów, tylko czy potrafi przykuć uwagę czytelnika? I no, to jest autentyczna poezja, jeśli, jeśli to potrafi. Jeśli jest, jeśli jest tylko yy, błyskotliwą yy, wymianą yy, słów yy, coraz krótszych, wypowiedzi, coraz krótszych właściwie wedle tej zasady słynnej, im mniej, tym więcej, ale często jest tak, że to jest im mniej, im tym mniej. No. Więc w tym sensie no, ta poezja dla mnie którą ludzie żyli, którą, której ludzie pragnęli, w jakimś sensie odchodzi. no Bo jest to jakby poezja, która jest hermetyczna teraz. Takie mam wrażenie. To tyle. Może za długi ten mój komentarz, ale. ale... By najmniej. ale uważa pan, że poezja współczesna jest hermetyczna, czy w ogóle jako gatunek? No bo na przykład. Mickiewicz miał, powiedzmy, dość szerokie grono czytelników, bo jego ballady i romanse czytały kwiaciarki, ale i on nawet marzył przecież, aby jego dzieła, aby jego utwory trafiły pod strzechy. Czy trafiły, no to jest pytanie. Pan Tadeusz na pewno trafił w tym sensie, że jest to lektura w szkole podstawowej. Więc Czytają go wszyscy dzieci z powiedzmy, dawnych z trzech. Czyli trafił, trafił po trzech, bo trafił. No tak, podobnie jak Konopnicka i, parę in, i paru innych autorów. To jest otwarte pytanie. Ja na to pytanie nie odpowiem. Mhm. Więc mhm. każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Są utwory, które po prostu z nami zostają. To jest jakiś, jakiś fenomen. Właśnie dotarcia do czytelnika. No, wspomniał Pan o Konopnickiej. Mówimy o, rzeczywiście o, o autorach. Zresztą ja lubię rozmawiać z tymi, co odeszli. Bardzo lubię rozmawiać. Zresztą tę wymianę zdań niekoniecznie w ten sposób oczywisty można prowadzić. Także rozmawiać można z tymi, którzy odeszli, z tymi, którzy są gdzieś bardzo daleko. No, temu służy także poezja. Co jest w niej właśnie piękne i, i, i pociągające. Ale Konopnicka, poetka, którą z pamięci cytuję, moja mama, jednak, e, jednak e, znamy to z historii, prawda? Jak była e, czczona wręcz przez, przez jej współczesnych. E, materialnie dano tej odczuć, prawda? Mówię tutaj o jej życiorysie. Cóż mogę dodać? Aforyzmy. Ta książka, wiersze aforystyczne, ukazała się, właściwie powstała w miesiąc po moim powrocie do domu z, ze szpitala, po sytuacji zagrażającej życiu i tak jak będąc w szpitalu, Myślałem, że jedyną rzeczą, o której warto pisać jest tylko dobroć, którą się, y, którą się dostaje, otrzymuje od drugiego człowieka, bo rzeczywiście w tym momencie y, ostatecznym y, zanikają wszelkie podziały, próby, nawet te polityczne, które nas najbardziej teraz dzielą. A jest tylko to, co jeden człowiek może ofiarować drugiemu. Oczywiście, to jest sytuacja z punktu widzenia człowieka, którego nic nie zależy. Jest to trochę w tym naiwności, bo życie po powrocie wraca. Mało staramy się wyciągać wniosków, nawet z najgorszych rzeczy, które nam doświadczają. Więc pomyślałem, że, że, że napiszę książkę właśnie o tym, ale po powrocie do domu, znałem, że żaden tekst, który bym wytworzył, nie odda tego, co krystalizowało się wówczas, gdy byłem na miejscu. Może potrzeba czasu i zacząłem pisać o tym, co, co chciałbym jakby zmienić, co, co mnie drażni, bo też poezja powinna skłaniać do refleksji. Niekoniecznie to jest oczywiste, trzeba pisać to, co ch chcę usłyszeć czytelnik, albo to, co się mogłoby ludziom podobać. No, też się pisze dla tych, którzy przyjdą później. Więc i trzeba pisać tak, żeby ta poezja była jakby no, zrozumiana przez yy, następnych, a czytelna, więc za tym też i do przetłumaczeń, tak, także, bo cóż po poezji, która traci na przykład wszystko po przetłumaczeniu, no, ale też niekoniecznie trzeba poetów tłumaczyć na wszystkie języki, są też poeci, którzy piszą yy, tu i teraz i, i są ważni tu i teraz, więc, yy, no, może słów na ten temat jeszcze. Powiedział Pan, że lubi Pan rozmawiać z tymi, którzy odeszli, o czym Pan z nimi rozmawia. Pytam się o różne rzeczy, rzeczy, które, które ich motywowały poetą, którego, którego nad którym cały czas się e, zastanawiam jest no powiem to e, mówię to zawsze jest Norbit. E, uważam, że e, przez właśnie swoją jego drogę można obserwować e, że do jakby Poezjowania, niepotrzebny jest ten warsztat rozumiany w sensie w sensie wyuczonego warsztatu. To też, też temat, który chciałbym poruszyć, ponieważ nie wiem, czy w ogóle pisałbym i jakbym pisał, to już trochę odpuszczę Norwida zupełnie, i proszę te analogie i paralele wszystkie zostawić, bo to znam swoje miejsce i w ogóle to. Nie wiem, czy pisałbym po ukończeniu szkoły o właśnie specjalizacji polonistycznej, czy jako filolog. Ponieważ no, mam trochę inne spojrzenie na sprawy w ogóle rozwoju własnego warsztatu, też trudno mi. Na przykład zrozumieć pewnego rodzaju, jak czytam pewnego rodzaju ogłoszenia. Proszę stworzyć kilka wierszy w stylu, na przykład takiego i takiego. No zastanawiam się. Po co wchodzić w czyjeś buty? I teraz zakładajmy, że ten dwa, trzy lata pisałbym, starając się jak ktoś pisać, no w końcu nie wiedziałbym, co ja w ogóle mam do powiedzenia. E to też patrzę na poezję, może to też jest ciekawe, było dla pana i dla państwa, że wielokrotnie porównuję, zestawiam, analogie bywają między właśnie poezją a drzewem. Pytał się Pan o, o to, z kim rozmawiam. No, przede wszystkim rozmawiam z tymi, którzy to wymyślili. To znaczy, ja pytałem o to, o czym rozmawia tak, pan z tymi, którzy odeszli. A ja odeszli. chciałem to przy, przy, jakby, oczywiście z kim? Tak. Czy, przekierować czy, z kim, bo z o czym to, o o, czy, czy, o, czym, o czy, tym, tematami, tak, o czym to jest pytanie bardzo szerokie o wszystkim, co w danej momencie grzeje moje serce i rozum. Y o tym, o, czy, o, o czym warto pisać. Yy, czy te rzeczy są, yy, czy te rzeczy gdzieś mają jaką, jakiś styk i przekonuje się, że właściwie yy, wszyscy piszemy o tym samym, tylko, yy, tylko yy, inaczej. <noise> yy, bo przecież stałą jest człowiek i obyczajowość człowieka i świat przemijanie, i miłość, śmierć to są wszystkie tematy, które są na wszystkie. Yy, na wszystkie na wszystkie różne odcienie barwy opowiadane, aczkolwiek zawsze są to, powinno być, tak? Zawsze jest to, jest to zupełnie inaczej, niż ktoś to pisał. Zawsze to będzie indywalne. podejście, bo jesteśmy różni, tak? Mimo tej swojej pod pod podobieństw. Ale wracam do drzewa. Drzewo, jako, jako korzenie i jako liście. Dlaczego gdybym taką moc miał, zajrzałbym. w w, do Korzeni, tak? ponieważ no, y, chciałbym y, wiedzieć, jak powstało to trzeba. Trudno też wzorować się na, czy inspirować samymi liśćmi, czyli czytać y, naprawdę najnowszą literaturę, a nie znać Sofoklesa, nie, nie znać Homera, nie znać Horacego. Yy, czyli Dantego, i czy można tak wymieniać jeszcze? Yy, tak samo było z muzyką. Dlaczego miałem szczególne podejście do muzyki jako perkusista, też yy, czy to współczesny, czy to w innych rodzajach form. Yy, interesował mnie zawsze Art Blackie, czy Max Roach, a nie ci współcześni perkusiści, yy, choćby nawet na ponieważ. Oni też sięgali ze źródeł, się czerpali i budowali swój własny język. Oczywiście trzeba mieć świadomość i znać, jaki jest teraz, że tak powiem, trend, no ale, ale absolutnie tak naprawdę jest mi on obojętny, bo kiedy siadam do pisania i tę kartkę no, powiedziałbym, widzę przed sobą, to tak jak napisałem, nic absolutnie nie istnieje. Tutaj też właśnie do formy nawiążę, do pierwszego pytania. No właśnie, może to dziwne, ale ja kompletnie się nad formą nie zastanawiam. I to też nie jest do końca prawdą, że wszystkie moje wiersze są rymowane. Wtedy, kiedy chcę i uważam, że treść taka, a nie inna ze mnie wychodzi, no to piszę tak, jak piszę w formie felietonu, czy w formie no, oczywiście wiersza, ale felietonu w tym sensie, ale tak po prostu się dzieje. Ja się na tym nie zastanawiam. Najważniejszą rzeczą jest jest treść, treść. No, jednak te wiersze, no, no, niestety muszą o czymś mówić. No, nie mogą być jakąś jakimś poszukiwaniem grala, który no, no, gdzieś tam jest, ale nawet Yy, no, nie wiemy gdzie, i, i, i oczywiście wiara nam wskazuje, ale, ale nie można powiedzieć, że gdzieś tam znalazłem i, i już wszystko, wszystko, prawda, osiągnąłem, jeśli chodzi o formę. No, to, 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 ja myślę, że to się będzie, będzie wszystko tak <grym> powracać z tą formą, bo to, to też to obserwujemy dzisiaj, że nie jestem jedynym, który pisze. Pisze wierszem takim śpiewnym, aczkolwiek wiem, że jest ten, ta, ten rodzaj pisania jest piętnowany, bo, bo też się z tym spotykam. Wśród właśnie środowisk literackich, absolutnie nie wśród samych czytelników. Tu akurat widzę jakby przewagę, coś w tym tak potrafi rozbudzić ta fraza więcej więcej osadzić, że tak powiem, jeśli ona gdzieś tak podrażni te, to serce właśnie tak jak, tak, jak, tak, jak, tak, jak, tak, jak to nota nie potrafi zrobić. No ale też trzeba, przy całej skromności mojej powiem, że trzeba umieć czytać wiersze. Jeśli ktoś czyta wiersze czekając na rym, no to, no to już nic nie… lepiej, żeby odłożył książkę. No, to też jest w ogóle temat do dyskusji. No, też taki, nie jestem tłumaczem, ale podziwiam zawsze, zawsze warsztat tłumaczy. Ale też y, nadziwić się nie mogę nad takim y, sprowadzaniem tłumaczeń do potrzeb współczesnego czytelnika. I zawsze zastanawiam się tak nad taką analogią, jakby ktoś spróbował przemalować freski w kaplicy Sekstyńskiej, bo na przykład. Bardziej się będą podobać dzisiaj? Czy, czy mamy prawo do tego, żeby zmieniać mistrzów? Czy to nie jest takie pójście na łatwiznę, żeby no, tak przystosować wszystko? Czy jednak, czy jednak pewne rzeczy, pewne dzieła sztuki powinny być czymś stałym? Oczywiście w, w zakresie, to już takim powiedziałbym, nie wnikam w warsztat tłumaczeń samych, bo to też jest jakby też twór, twórczość no, przede wszystkim twórczość też. I wielka odpowiedzialność, ale stoją czasami spoza boku, tak z boku, obserwuję to z takim, powiedziałbym, nawet niepokojem. Literatura jest tutaj w sytuacji szczególnie trudnej, ponieważ malarstwo czy rzeźba operuje obrazem, kształtem i te rzeczy nie potrzebują translacji, podobnie jak muzyka jej dźwięk. Natomiast tutaj, gdzie, gdzie wyraża się myśl, gdzie wyraża się treść za pomocą słowa w danym języku oczywiście, no to trzeba jednak, żeby to zrozumiał obcokrajowiec, trzeba też, to przetłumaczyć. I, I też tu jest abstrakcja nie może dążyć do obstrukcji. To, co jest jakby pewnym zaczynem w malarstwie, już uważam w samym słowie, to było przerabiane już. No, już futuryści próbowali tak. Więc to jakby się zamknęło, już no, nie ma dalej. No, a jednak, jednak słowo służy porozumiewaniu się przede wszystkim. Myślę, że to jest najzwyklejsza w świecie rozmowa. No, czy to jest kwestia, już czy to z, gdzieś wchodzi w zakres sztuki, no to są już jakieś dar od Boga. No, jak ktoś chce nazwać, ja jestem osobą akurat wierzącą, więc mogę tak powiedzieć, czy ktoś powie czynnik X, no nie wiem, jakiś tam. Więc, więc trudno o tym mówić. W ogóle lepiej chyba pisać niż mówić. Tak mi się wydaje. Pisze Pan od dawna, ale wcześniej był Pan muzykiem, był Pan perkusistą, grał Pan również na instrumentach klawiszowych. Mhm. Czy wtedy też już Pan pisał? Można powiedzieć tak jak każdy. Kiedyś próbował, tak? Czy to w czasach, kiedy się zakochujemy, w okresie dojrzewania, myślę, że każdy ma jakieś, popełnił wtedy jakiś swój wielki erotyk. No to bywało, że pisałem w wieku lat 18, chyba nawet 14. Starałem się pisać też podczas studiów. E... Zwrócona na uwagę na to, żebym może to do tego wrócił. Z, to był przypadek chyba podczas jakiejś tam prezentacji jakiejś kolejnej na jednym z portali społecznościowych. Ale też wróciłem do pisania z przyczyn życiowych, takich losowych. To znaczy uległem poważnej kontuzji. Znak zapytania pojawił się nad moim dalszym losem, jeśli chodzi o muzyczne osiągnięcia też. I Boże, co ja zrobię ze swoim życiem. No i jak się tak zacząłem zastanawiać, doszło do tego jeszcze jakieś tam sprawy osobiste, śmierć ojca, różne inne sprawy. No i ten wiek, który nazywamy średnim, to wiek podsumowań, więc sprzyjało to wszystko żeby chwycił pióro, a raczej otworzył prawda, laptop i pisał. No i bardzo szybko to poszło, nie dlatego, że no to tak z taką jakby widzę obraz człowieka, który miał większość czasu zatkane usta, ktoś mu zabronił i nagle krzyczy, wypowiada się. To tak to ze mną wyszło i rzeczywiście te tomiki, które które już napisałem, a jest ich teraz 14, to redaktor Tomasz Zapert ostatnio nawet napisał w jednym ze swoich tekstów, że to że to jest rzeczywiście imponujące na 6 lat mojej mojej działalności, więc no tak jest, tak jest. No i udaje mi się je sukcesywnie wydawać, więc to też cieszę się. Cieszę się w zacnych wydawnictwach, często są opatrzone tekstami wybitnych krytyków czy ludzi, słowa. No, i nie poprzestanę, mam nadzieję. Teraz pracuję nad, właściwie już ukończona, ale zawsze jak jest druk, to się inaczej ogląda książkę, więc kolejna książka jest już u wydawcy. Będę się bardzo cieszył, jeśli niebawem będę ją mógł obejrzeć i powąchać. Także. Określa pan siebie jako poetę niepokornego. Właściwie nie tyle niepokornego, co nie niepoprawnego. A także nawet jako banite, co jest bardzo mocnym słowem, mocnym określeniem, no bo przecież chyba nikt pana nie wygnał jeszcze z rynku książki. Ale w czym objawia się ta niepoprawność i ta banicja? Niepoprawność wzięła się z tego, co napisał o mnie pan Krzysztof Masłoń, wybitny, wybitny redaktor i wybitny krytyk. Literacki pisarz napisał, że upominam się o słowa niepoprawne. Z tego to się wzięło, jakby taki zaczyn na kolejną książkę. Czułem się do tego jakby wywołany, że mogę, mam prawo właściwie nie samo sobie, ale z punktu widzenia krytyka zaczerpnąć to określenie. No, co do hermetyczności, ja już się kilka razy wypowiadałem w środowisk literackich. No, jestem jakby samotnikiem i mam ten komfort pisania o czym chcę bez jakiejś cenzury światopoglądowej, bo jednak umówmy się, żeby wydać książkę, trzeba przejść przez te tryby, tryby prawda. E, światopoglądów w dzisiejszym e, podzielonym społeczeństwie tym bardziej. Więc e, ktoś, kto wnikliwie czyta moje książki e, wie dlaczego, dlaczego akurat e, być może mam troszeczkę utrudniony 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 mm, e, jakby dostęp do, do powiedziałbym mainstreamowych wydawnictw. E, co mogę powiedzieć? No, środowiska związane z miastami są hermetyczne, e, wspierają się. E, też i gdzieś tam sobie funkcjonuje na obrzeżach tego wszystkiego. E, aczkolwiek pojawiają się głosy wśród, e, tak jak wspomniałem, e, literatów. Można powiedzieć, że to sam zakres tego, o czym piszę. Tego, o czym piszę, jest jakby takim. No właśnie nie uciekam w samą sztukę dla sztuki. Nie, nie, nie. Staram się też pisać o rzeczach, które, które nie tylko dotyczą przemijania, nie dotyczą tych wszystkich rzeczy, które są u naszym udziałem, ale dotyczą spraw politycznych, dotyczą spraw, które się tutaj dzieją, dotyczą Mam swój określony pogląd. Co śmieszne, często spotykam się, że ten sam wiersz jest jako fortpoczta podawany na jednym z portali społecznościowych przez dwie strony, które są bardzo zantagonizowane. Czyli każda z tych stron odebrała go po swojemu. Tak, tak? aczkolwiek, no, każdy, kto kto czyta uważnie, zna moje podejście do, do pewnych spraw. Podejście moje do patriotyzmu, do, do właśnie korzeni. Więc tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o. No, nie jest łatwo generalnie z wydawaniem książek, prawda? Dzisiaj generalnie tak. Wszyscy mają, wszyscy mają problem, ale, ale myślę, że nigdy nie pokusiłem się o to, żeby napisać tak, żeby się gdzieś tam odezwały, prawda, nożyce. Ja staram się, staram się mieć zawsze swoje, swoje, swój, swój, swoje własne zdanie. I... I, i nie, nie pisze po coś, tylko pisze dla czegoś, więc no to, to jest takie dla mnie najważniejsze. Czy znaczy, to nie jest w takim razie pewnego rodzaju paradoks, skoro stara się pan pisać tak, żeby nie odezwały się nożyce, czy żeby nikomu nie nastąpić na odcięcie? Nie, nie, wręcz przeciwnie. Aha. To znaczy, źle to może powinienem to bardziej sprecyzować. E, mój stosunek do patriotyzmu i do, e, do korzeni chrześcijańskich jest oczywisty. E, więc e, e, może przez to właśnie jest, jest, mi, jest mi gorzej, bo e, wiemy, że ten nurt mainstream kojarzy się raczej dzisiaj w nurcie lewicowym. E, więc ja ja się od tego dystansuję, więc. I co jest, co jest, co jest istotne, staram się, żeby, żeby w mojej poezji jednak były treści, które są. Jakby, no, staram się nie, nie radykalizować swoich myśli, ponieważ wtedy w, tedy, w momencie kiedy się radykalnie aczkolwiek nie znaczy, że tam, kiedy trzeba, trzeba się wypełnić, wypowiedzieć po, po pełnie i pełniej, najpełniej jak można. Ale staram się, żeby te, te teksty trafiały do, 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 jako grunt pod rozważanie, tak? żebyśmy, żebyśmy starali się wyciągać z tych tekstów jak najwięcej. Refleksji, więc to, to tyle mogę powiedzieć. Ale, ale no tak jak powiedziałem, daleko mi do takich powiedziałem gdzieś kosmopolitycznych inklinacji. Obecnie Pański stan zdrowia nie pozwala Panu na grę, na perkusji czy na instrumentach klawiszowych. Ale gdyby Pan, pan mógł, czy Mógłby pan, czy chciałby pan, czy uważałby pan to w ogóle za możliwe, aby któryś ze swoich wierszy wyrazić za pomocą pałeczek perkusyjnych, za pomocą dźwięków wydobywanych z talerzy perkusji? Czy myślał pan w ogóle o czymś takim? Czy to przełożenie, jak już mówiliśmy o translacji, słowa na, na dźwięki? I to perkusyjne dźwięki, czyli dosyć specyficzne, w ogóle jest możliwe. Nie, nie uważam, żeby to było akurat możliwe i potrzebne, jeśli chodzi o mnie. Aczkolwiek powstały już mam nadzieję, że powstaną jeszcze bo utwory, konkretnie to jeden utwór, pod wpływem mojej poezji ktoś napisał, tutaj jeszcze na razie jest to tajemnicą, ale ja sam y, tworzę y, ilustracje do wierszy, które sam y, czytam lub mówię z pamięci. I tutaj wiele takich utworów już można w, w tak zwanej sieci y, z, znaleźć, czy choćby skierowanie do Pana Boga, y, gdzie jest y, spreparowany fortepian czy różnego rodzaju inne y, utwory. Y, miałem cały pakiet przygotowany y, no, przed początkiem pandemii. Y, akurat ostatniego dnia y, przed, przed y, tu właśnie w tym momencie, kiedy miałem mieć wieczór przygotowany już do, z takim właśnie odsłonięciem swoich możliwości, to akurat restrykcje wyszły, także. Y, mnie się wydaje, że byłby pewnego rodzaju dysonans między tym, co pisze i jak pisze, a perkusją, bo taką widzę w odcieniu takiej współczesnej jakby planszy brzmieniowo, jakiejś ilustracyjnej. Aczkolwiek, jeśli ktokolwiek w przyszłości się podejmie tego, to, to jak najbardziej. Jak najbardziej nie widzę nic przeciwko temu. Sam. Mówiono mi o tym kiedyś, żebym w ten sposób właśnie zaaranżował spotkanie, żeby nie, tylko, nie tylko fortepian, ale perkusja. Nie mówię nie, nie mówię nie, ale dzisiaj o tym jakby nie myślę. Tak jak powiedziałem, nie widzę tego dzisiaj. Nie znaczy, że nie będę widział tego jutro. To znaczy, fortepian jest mi bliższy po latach tego krzyku perkusyjnego, choć perkusja to też jest. Operowanie ciszą, jakimś uderzeniem trzciny, przelotem trzciny w powietrzu i cała masa tych wszystkich rzeczy od kamieni do, do szmeru. Ale ten, ten wiek ekspresji gdzieś odszedł w, w, w taką potrzebę ciszy. I też w chorobie podczas choroby, to zrozumiałem, nawet od jazzu, słuchania odszedłem, aczkolwiek uwielbiałem ten rodzaj muzyki. Nie dla samego nie, nie ze względu na sam chaos, bo to nie jest chaos, ale ze względu na wielowątkowość tej muzyki, a ja potrzebowałem takiego spokoju, spokoju harmonii. Powiedziałbym harmonii Mozarta, harmonii Bacha, słuchania arii operowych i powiedziałbym, że im jestem starszy, tym bardziej do takiej oszczędności w dźwiękach mnie skłania. Jak najdalej od maszyn, pewnego rodzaju maszynerii takiej w muzy muzyki współczesnej. Przecież wielokrotnie grałem sam na warszawskiej jesieni i wiem o czym mówię, więc wykonywałem wielokrotnie i też solowo recitale podczas warszawskiej jesieni. I bardziej mnie ciągnie do do, do ciszy, do szumu, do do takiej stana po prostu. Uważam, że zaczynamy się. Zaczynamy się wtedy, kiedy, kiedy jesteśmy odizolowani. I to wtedy jest sam, w ogóle niepo, nieposkromiona taka siła stwórcza powstaje, rodzi się w człowieku w izolacji. No, też można powiedzieć trochę naiwnie, że w czasach, kiedy tych mediów było mniej, tego języka Oryginalnego było trochę więcej, nawet więcej, dużo o niebo więcej. Więc i wielkie, wielkie postacie, jak Komeda, wielkie postacie mogły tutaj tworzyć, zaczynać przynajmniej, ale jeszcze wcześniej. Więc z, tej, z, tej, z tego muru izolacji, jednak i wcześniejszych czasów, kiedy jeszcze w ogóle nie było internetu, to, to jednak wszyscy gdzieś tam. Naśladowali, czy Byrona czy Mickiewicz, czy, czy innych, ale jednak, jednak te przestrzenie, ta odległość, ten czas przemieszczania się, informacji miał znaczenie. Jednak, jednak to odosobnienie jest, jest chyba najważniejszą rzeczą w twórczości. Jest to ciężar, ale, ale jednak bez samotności nie wyobrażam sobie pisania. Też nie wyobrażam sobie pisania gdzieś w jakichś grupach literackich tak jakbyśmy mieli razem wszyscy jeden wiersz stworzyć, więc jeżeli wielokrotnie się ktoś pyta, czy należy do jakiegoś stowarzyszenia, czy do grupy, no to, no to nie wiem co, zrobić zebranie i załóżmy, no, trywelizując, co ty napisałeś, a ja bym to zmienił, chociaż wiem, że są takie, są takie sytuacje, że poeta poecie czyści tomik i potem gdzieś tam w nagrodę dostają i tak dalej, więc no, to już kto woli, ja niczego jakby nikomu nie zabraniam, bo i też nie mam takiej mocy sprawczej. Ale właśnie zabrnąłem tutaj w tym moim wywodzie nieco zawiłym i przydługim do osamotnienia, który jest kluczem do otworzenia tych wszystkich rzeczy. Tym etapem właśnie było przejście z perkusji na, na bardziej takie rejony bliższe harmonii, bliższe mojej takiej wrażliwości, którą się jakby chciałem tą perkusją zatłuc. Aczkolwiek, no mówię tak, perkusja jest instrumentem, na którym można wykonywać utwory równoprawne do utworów fortepianowych i można się pokazać od strony frazowania i kształtowania melodii naprawdę w pełnym zakresie. Także to jest skomplikowany instrument, który wymaga niezależności kończyn, niezależności myślenia, polifonii, więc naprawdę ciekawe, ciekawe, ciekawe życiowe doświadczenie. Jak napisałem jeden z wierszy, być może kiedyś wrócę, nie wiem, ale na razie, na razie chcę wrócić do grania na fortepianie też. To, ponieważ ten mój repertuar, który mam dosyć, dosyć spory, jednak trzeba go pielęgnować. No, powiadają, że ktoś, kto ma repertuar, to ma skarb, więc trzeba, trzeba ćwiczyć swoje zwoje mózgowe. Panie czarku, w takim razie życzę panu. Jak największej liczby czytelników, a czytelnikom jak najwspanialszych przeżyć w czasie lektury Pańskich utworów. Jak największych przeżyć, jak, największych, jak najbogatszych refleksji. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Cezary Maciej Dąbrowski, poeta, aforysta, recytator, poeta niepoprawny. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze go gościć, może w, wówczas, gdy poprawi się jego stan zdrowia i przedstawi nam swoje wiersze przy akompaniamencie fortepianu, a może hmm. nawet i perkusji. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję serdecznie. Dźwigam ciężar niemocy, oddechu starcza, by otworzyć oczy. Zostały we mnie ślady niezgrabnych uników. Wysiłek mój i haust, jak smuga pyłu, wystarczy, by nasycić minorowe serce, które co jakiś czas przytłacza głaz, pytanie, że może na nic to jego konanie, bo nie do biur jemu po drodze, a do z kraju lajków. Nie chcę być głosem świadomych zła pyszałków. Jest wyczerpane znojem codziennego wstydu, że nie pasuje do miejskiego drygu, że nie lansuje się w salonach kokieterii, bo świat się i tak zmieni bez względu na ten sprzeciw. Jeśli myśli ktoś, że nowatorstwem można nazwać jedynie podejście do zapisu literackiego, użycie słów w sposób dotąd niestosowany, karkołomny, myli się. Skutki tego utopijnego wybryku drukarskiego opatrzą się jak obcisłe spodnie po sezonie. Nową myślą zatem nie może być budowa wiersza. Lecz autentyczność samego słowa. Jeśli pozbędziemy się złogów naśladownictwa, jeśli słowo staje się jakby plasteliną w rękach dziecka szczerego w swym zamiarze stworzenia swojej rzeźby dla własnej potrzeby, wtedy można mówić o nowym. Nie w tym rzecz, by przeczytać jak największą liczbę wierszy innych autorów, zasłuchać czy zapatrzyć się na Niedościgły wzór i kłamiąc przed samym sobą, uzurpować sobie prawo do równoprawnego miejsca przy nich, lecz w odrzuceniu wszystkich wierszy, które się poznało, na spisaniu w rytmie swojej naturalności głosu wewnętrznej potrzeby wyrażenia myśli odważnej, szczerej, nietkniętej przez egotyzm. Są takie książki, tak je odczuwam, które pisane są na efekt, pod zamiar, na siłę. Ich autorów nie interesuje prawda o życiu, lecz efekt końcowy. Dążą do napisania arcydzieł. Szlifują każdy kant, brud i złe światło. To swoisty Photoshop, gdzie trywialna natura wytwarza. Nienaturalną hybrydę słowną wedle prawideł sztuki, lecz nie sztukę prawdziwą. Nie mam zamiaru schodzić na ścieżkę małostkowości. Droga do celu, dotarcie do czytelnika, choćby nie wiem jak ciernista, nie może przekrywać twórczości, tego co chce się przekazać za pomocą sztuki. Jeśli autentyczność zostanie zauważona przez odbiorcę, a zauważona być musi. Są na to dowody w historii literatury. To warto pisać, tym oddychać, tym się łudzić, warto tworzyć, jak warto prawdziwie żyć. Jeśli padły tu słowa niepozbawione patosu, to dobrze, bo nie zamierzam również w przyszłości pozbywać się także i tej charakterystycznej dla prawdy cechy charakteru, oczywiście w odpowiednich proporcjach estetycznych im bardziej niepoprawny tym bardziej pcha mnie do jego stworzenia wiersz zawierający w sobie ton moralizatorski nie jest szczególnie lubiany w świecie opanowanym przez liberalizm umiejętność dostrzegania różnic pomiędzy dobrem a złem może co niektórych drażni zwłaszcza w poezji gdzie Sztuka dla samej sztuki jest ucieczką od rzeczywistości. Mnie, zdającego sobie sprawę, że uciec nie można, łączenie sztuki poetyckiej z treścią zaangażowaną społecznie inspiruje od dawna i podejrzewam, inspirować nie przestanie. Zatem, wskazując tym samym siebie na banicję, od lat przemycam za pomocą literatury swoistą felietonistykę, eseistykę w mikroskopijnej, w formie makro, w rozwinięciu, w formie wiersza, starając się za pomocą artystycznego przekazu dokumentować rzeczywistość, choćby zgodnie ze słowami poety, spisane będą czyny i rozmowy. Tą zasadą, choć we własny i zgodny z moim charakterem, sposób rzecz można zanotowałem, przełom lat 2016. 2017 W Skrawkach Życia. I dałem świadectwo w swoim najnowszym tomie, wiersze niepoprawne, który posłany do redakcji jest bezpieczny ze swoim tytułem, czeka na sposobność ukazania się. Czy warto jest pisać? Skoro świadomym jest się konsekwencji. Takiego pojmowania roli literatury, roli edukacyjnej, dokumentatorskiej, a przez to zdarza się i niepoprawnej. O tyle warto, co warto prawdziwie żyć, odczuwać i istnieć. W realnym świecie, który bywa pięknym, najpełniej odetchnąć, nie da się w masce hipokryzji. Ty nie rozumiesz, czym jest rdza. Jak w niej ukryta jest wiadomość, jak każda gruda datę ma znajomą. Ty nie rozumiesz chropów, plam, nie widzisz, co w nich zapisane, patrzysz, a oprócz czasu, szram, firmament. Ty nie rozumiesz, piękna rdzy, bo gładko patrzeć, na nauczony widzisz brzydotę, a tam łzy wproszone, a mnie. Zachwyca porowatość. Bo prawda w nią wczepiła się, więc proszę, abyś nie przeszkadzał wpatrywać się w tę rdzę. Ty nie rozumiesz cegieł krwi. Stylizowane masz spojrzenie, a tam się pieca ogień tli, wspomnienie. Resztki zaprawy brudzą kant, jakaś litera, odprysk, smuga. Ty patrzysz w szkło, gdzie błysk, gdzie szlif, gdzie mruga. Ty depczesz ślad, zostawiasz dom, zamieszkasz, gdzie popadnie, a ja się kłaniam tam, gdzie stary dom przepadnie. Ty słuchasz słów. Nakazów złych i starasz się przeskoczyć. Ja słyszę rdzę, znam język krwi, mam słuch i oczy. Rozsądek bywa lekarstwem na narodowe rozdarcie. Lecz wówczas wkracza ekstrema i już rozsądku nie ma. Elitaryzm czy głupota? Trudno orzec jednoznacznie. Gdy się wsłuchasz, nie rozpoznasz. Jedno kończy, drugie zacznie. Może jeszcze jeden. Dwa. Chór poetów gonił weśnie swego czytelnika. Ten przystawał w każdym wersie i dalej umykał. Obiecali mu dopłaty za każde czytanie. Nie chciał, biedak, takiej męki wolał rozstrzelanie. Krzyczy wydawca do telefonu: Poezja się nie sprzedaje, a takich mamy wielkich poetów aż. Ego z książek wystaje. Może by uciąć z każdego ego i laur spleść na jej głowy, Niech już nie piszą, niech laury wiszą. Czytelnik jest na to gotowy.